Dzień dobry Państwu z tej strony Goświt Malinowski podcast Interpretacje. Na wstępie chciałem bardzo serdecznie podziękować tym z Państwa, którzy wspierają podcast interpretacje w serwisach patronite i 2. Dzisiejsza audycja ma charakter odpowiedzi na podnoszone w komentarzach kwestie etymologii i znaczenia nazwy Walhala. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy komentują te moje audycje. Wiele pytań, jakie pojawiają się w komentarzach, daje mi do myślenia. Niekiedy w komentarzach znajduję bardzo ciekawe koncepcje, czasem wręcz są to tezy, które warto by opublikować. Pozwala mi zapoznawanie się z Państwa komentarzami, nieraz spojrzeć zupełnie inaczej na problemy i bez tych komentarzy pewnie nie spojrzałbym w inny sposób, będąc przekonany całkowicie do swojej własnej interpretacji lub też podążając za interpretacjami moich. Kolegów. Za kilka dni chcę patronów i fundatorów Kawy zaprosić na spotkanie na żywo w formule QA, pytań i odpowiedzi. Obok pytań na żywo, oczywiście, można będzie wysłać również pytanie mailem wcześniej. Wtedy będę mógł się ewentualnie do niego przygotować. Szczegóły pozwolę sobie wysłać do wiadomości wszystkich pleno titulo, Dobrodziejów Podcastu. Interpretacje. A teraz Walhalla, gdyż moja interpretacja genezy tej nazwy wywołała spory oddźwięk, także krytyczny. Stąd chcę wytłumaczyć, dlaczego z wielu możliwości interpretacji tej nazwy opowiadam się właśnie za jedną, dość rzadko przyjmowaną przez innych badaczy, ale nie jestem w tym całkowicie osamotniony. Na pierwszej planszy, którą Państwo widzicie, jest wyobrażenie Walhalli ze średniowiecznego, przepraszam, nowożytnego już islandzkiego rękopisu z XVII wieku. Zacznijmy może od przytoczenia garści cytatów z literatury islandzkiej, nordyckiej o tym, czym jest Walhalla cytatów z eddy poetyckiej, które mamy w języku polskim przełożoną przez Apolonię Strebr-Załuską. I tak pojawia się już w otwierającej eddę Pieśni Woluspa, opowieść bardzo skomplikowana, pe pewnego rodzaju proroctwo tego, co czeka świat. Jest wspomniana tam śmierć Baldura, zamordowanego strzałem z łuku, gdzie była to e, strzała zrobiona z jemioły. I mamy tam opis opłakiwania Baldura. Ale Frick płakała w Fensali, nad klęską Walhali. Wiecie teraz, czy nie? Woluspa jest bardzo tajemniczym, tajemniczą pieśnią. Nie mamy tutaj w ogóle w żaden sposób zidentyfikowanego tego, czym jest Walhala, ponieważ jest to pieśń dla tych, którzy wiedzą, tak jak większość utworów poezji oralnej, antycznej, czy też siedmiowiecznej. W siedmiowieczu również tworzono utwory ustne, nam wydaje się, że wieczy jest takim właśnie tylko już kulturą pisma przysiągnięte, a przecież większość epiki ludowej tworzona była w sposób ustny, jest epiką ta przeznaczona dla ludzi, którzy już znają te opowieści, tylko słuchają ich jeszcze raz, jeszcze raz w innym wykonaniu, wiedzą o co chodzi. Natomiast dla tych, którzy może nie wiedzieliby o co chodzi, mamy opisy w Balchali przedstawione w innych miejscach. Na przykład w pieśni Grimnira jest opis Asgardu. Czyli siedziby bogów Asów. I tam są różnego rodzaju przedstawione miejsca, między innymi Gladsheim. Gladsheim jest piąty, gdzie złotem liśniąca walhala obszerna się mieści, a chrobt tam co dnia tych wybiera, co od miecza zginąć mają. Ci do dworu odyna spieszą, wraz go rozpoznają, trzony dzid. Ściany tworzą, tarcze kryją dach, na ławach leżą pancerze. Ci, co do dworu Odyna spieszą, wraz go rozpoznają. Wilk na zachód od bramy wisi, orzeł schyla się nad nim. Mamy tutaj najbardziej, jak można powiedzieć, klasyczny opis Walhalli jako miejsca, do którego zmierzają wojownicy, polegli wojownicy do, zarazem jest to dwór Odyna. Należy ona Walhala do Odyna i tam oni Będą czekać, ucztując oraz tocząc walki na ostateczny los świata, czyli na Ragnarok. Mamy też w tej pieśni dokładny opis tego, jak wygląda Walhala, a mianowicie 500 drzwi i jeszcze 40, myślę, jest w Walhali. W każdych drzwi 800 setek wojów wyrusza do walki z Wilkiem. Tu oczywiście chodzi o Wilka Fenrira. 500 drzwi i 40 tutaj można byłoby powiedzieć, jak pisze w komentarzu Polonia stręber że jest to tak zwana duża setka, czyli nie 100, ale 120. W związku z tym byłoby tych drzwi nie 540, ale 640. I razy 800 wojowników, które każdy może przejść przez jedne drzwi, no daje to powiedzmy sobie gigantyczną już Liczbę ludzi powyżej 600 tysięcy wojowników. Jak na Skandynawię jest to przerażająco ogromna liczba, ale pamiętajmy, że to są polegli, którzy zbierają się i zbierają przez kolejne generacje, żeby czekać na tą ostateczną walkę w Walhali. W pieśni o Helgim, zabójcy Hundinga, mamy tego rodzaju informacje o Walchali. Usypano kopiec nad Helgim. A gdy przybył do Walhali, powierzył mu Odyn sprawowanie rządów nad wszystkimi, na równi z nim samym. A zatem jeden z bohaterów zostaje przywódcą w innych, którzy czekają w Walhali za swoje szczególne zasługi na ziemi. Czy też wypowiedź Frej, Freja rzekła w pieśni Hindli. Zbudź się, dziewico-dziew. Zbudź się, przyjaciółko moja, Hyndlo, siostro, ty co w skale mieszkasz. Teraz jest zmierzch zmierzchów. Musimy jechać do Walhali, do Hramu Świętego. A zatem Walhala jest nie tylko siedzibą, odyna, miejscem bohaterów, ale również jest pewnego rodzaju świątynią. E, tutaj, oczywiście, Hyndla, która jest olbrzymką, e, odbiera bardzo negatywnie. Tą zachętę Frei jako coś, co jest zupełnie odmienne od tego, co oczekują akurat Jutunowie, czyli olbrzymi. I w końcu opis w Eddu bardzo ciekawy, też wiążący Walhalę z Asgardem, z siedzibą bogów. W Asgardzie, przed drzwiami Walhali, stoi gaj, który nazywa się Glasir. A wszystkie jego liście są czerwone jak złoto. Jak jest tutaj powiedziane, Glasir stoi z złotymi liśćmi przed salami Siktyra. Jest to najpiękniejsze drzewo wśród bogów i ludzi, w świecie bogów i ludzi. A zatem mamy nie tylko Walhalę jako niezwykłą budowlę, która jest budowlą przeogromną, ale mamy również Walhalę tutaj jako pewnego rodzaju element związany bardzo mocno z dawną religią germańską, która właśnie w świętych gajach. Swoje kulty pełniła, której pierwotnie świątyń, takie jakie rozumiemy ze świata grecko-rzymskiego, czy później kościołów chrześcijańskich, na początku w ogóle nie znała. I wszystko byłoby proste: Walhala byłaby miejscem wybranych wojowników przez Odyna, którzy szykują się na ostateczną rozprawę z Wilkiem podczas Ragnaroku, z Wilkiem Fenrirem, gdyby nie to, że jest jeszcze jedna pieśń, a mianowicie jest tak, że Atlakwida, pieśń Atyli, króla Hunów, a się o Atyli, o królu Hunów. O tym, jak walczył on i pokonał, rozgromił Burgundów, bo no to oni są właściwie tutaj istotni. Atyla jest sprawcą oczywiście ich śmierci. I mamy opis tego, jak Burgundowie już po przybyciu na dwór Atyli, po przybyciu do Panonii, przebywają. Gdzieś. I teraz gdzie przebywają? W przekładzie czytamy tak. Pili rycerze ze świty, lecz zdrajcy milczeli. Pili wino w świetlicy, bali się gniewu hunów. Knefrot wreszcie mówić zaczął chłodno. Mąż z południa, siedział na wysokiej ławie. Pili wino w świetlicy. Jest tutaj mm, opisane mm, tak w przekładzie: świetlica. No, oczywiście jest to duże pomieszczenie, w którym można się pomieścić wielu wojowników, a Burgundów było tysiące. I mamy tutaj w oryginale napisane, no, tak, pili wino w świetlicy, win i walchylu. Świetlica to jest Walchyll, Walhala, po prostu. Na dworze Króla Hunów jest Walhala, w jego stołecznym mieście. I żeby nie było żadnych wątpliwości, powtarza również tą samą frazę w In i Walchelu, ta sama pieśń chwida, w innym miejscu, gdzie czytamy: Atliego kraj ujrzeli, dołu i pogóry, budla zbrodne wojsko na zamku wysokim, a nad głowami południowców jeszcze sala tarczami szczepionymi otoczona i białymi puklerzami. A tam pił Atli. Wino w woju hali, straże stały zewnątrz, czyhać na chówiec gunnara, gdy na dziedziniec wjadą, z dzidami świszczącymi iść w bój przeciw władcy. A zatem tutaj Walholu jest przetłumaczone jako wojów hala. Autorka przykładu unika oddania tego właśnie w tej pieśni Walhola jako walhali ponieważ mamy tutaj kontekst absolutnie ziemski, historyczny, nawet jeśli epicki, nawet jeśli zmitologizowany, jakim jest opowieść o Burgundach. A zatem na dworze króla Hunów jest w oryginale coś, co nazywa się Walhalą. Co nazywa się tak samo, jak to, co jest w Asgardzie. To, co jest u Odyna, czym włada Odyn. Śmierć Burgundów jest wydarzeniem absolutnie historycznym. A mianowicie w roku 436 pierwsze państwo burgunskie założone nad Renem, ze miejscem stołecznym w Formacji, zostało zniszczone przez Hunów. Tylko zostało zniszczone przez Hunów, którzy byli sojusznikami, najemnikami rzymskiego wodza Aecjusza, nazywanego ostatnim Rzymianinem. Więc po prostu Wykonali robotę dla Rzymian. Burgundowie przysparzali wielu problemów władzy rzymskiej na zachodzie. Wówczas jeszcze Rzym nie przewidywał tego, że za kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat na zachodzie całkowicie władza. Cesarska zostanie zapomniana, zlekceważona i odrzucona. Próbowano jeszcze w jakiś sposób zapanować nad tymi barbarzyńcami, którzy się pojawili, a Burgundowie pojawili się w roku 406 w Sylwestra wraz z Wandalami, Alanami i Swebami. Tylko, że w odróżnieniu od tych trzech pozostałych ludów, dwóch germańskich i jednego sarmackiego, nie ruszyli dalej na zachód przez Galię aż do. Hiszpanii, gdzie zostali Swebowie, a Wandalowie i Alanowie ruszyli jeszcze dalej do Afryki, tylko Burgundowie tuż przeszli ren i tam się osiedlili w Formacji. No więc Rzymianie postanowili ich zlikwidować i to im się udało częściowo. Likwidowali królestwo Burgundów w Formacji, ale Burgundowie jako lud przetrwali, przenieśli się bardziej na południe, z nad Renu nad Rodan. I tam utworzyli już bardziej trwałe państwo, które w przyszłości zlikwidują oczywiście Frankowie. Ale nazwa Burgundii trwa do dzisiaj jako nazwa francuskiego regionu, a w średniowieczu Burgundowie oczywiście już tylko z nazwy noszący tą nazwę odgrywali bardzo ważną rolę w całym tym pasie nadreńskim, który rozciąga się przez Europę Zachodnią. Śmierć Burgundu, wydarzenie epickie, a więc podlega pewnym prawidłom wydarzeń epickich, zostało bardzo mocno przemieszane historycznie też z innymi wydarzeniami. A mianowicie z wydarzeniem w roku 453, kiedy to Atyla zmarł podczas, czy właściwie zaraz po swoim weselu. Wówczas Burgundowie byli u Atyli jego wasalami przez pewien czas. Miejsce zdarzenia również przeniesiono przeniesiono z formacji nad Renem, gdzie dokonała się rzeź Burgundów, na dwór atyli do panoni, przypuszczalnie w okolice miasta Akwinkum, gdzieś tam znajdował się ring, czyli stolica, którą kazał wznieść atyla rzymskim budowniczym architektom. A zatem wydarzenie jest wydarzeniem epickim, zmitologizowanym. Kontaminuje i łączy w sobie różne wydarzenia historyczne, ale zarazem jest to coś, co jest niezwykle realne i bardzo miało ogromne oddziaływanie na całą wyobraźnię epicką i wyobraźnię o przeszłości świata germańskiego. Można powiedzieć, że wydarzenia z czasów wędrówki ludów są w różny sposób przedstawiane i opisywane w eposie germańskim, opisywane wcześniej oczywiście, były tworzone ustnie. Natomiast dwa takie najważniejsze elementy to są właśnie nibelungowie, czyli właśnie burgundowie oraz Dytrys Bernu, czyli Teodoryk władca król gotów. Jeśli chodzi o etymologię słowa Walhalla, czasem pojawiają się dosyć oryginalne koncepcje, jak należy to rozumieć. I tak na przykład w naszej polskiej Wikipedii mamy informację, że Walhalla jest słowem jeszcze indoeuropejskiego pochodzenia i łączyć się ma z greckimi polami Elizejskimi, elision, czy też z hetyckim określeniem Wellum w znaczeniu łąka. To jest teza, która trafiła do tej popularnej encyklopedii, ale tworzonej czasem w sposób no, dosyć daleki od rzetelności naukowej, trafiła od serbskiego językoznawcy Ranko Matasowicza, który w swojej pracy poświęconej religii indoeuropejskiej, przedstawiając zaświaty indoeuropejskie, zaświaty właśnie takie, które były zaświatami przedstawiającymi piękną łąkę na której można paść konie to jest bardzo ważna rzecz ponieważ dla indoeuropejczyków zwłaszcza w wschodniej części dla ariów koń był niezwykle ważnym zwierzęciem ale i w innych częściach też był niezwykle szanowany i podaje z takim pewnym zastanowieniem się może i Hala ma jakiś związek z tym to jego może zostało Później zapomniane i dzisiaj się przedstawia nieraz jako pewnik, że Walhala to jest to samo co Elysium. Jest to rzecz całkowicie niemożliwa, że greckie Elysium, pole elizyjskie, najprawdopodobniej wywodzą się z przedgreckiego jeszcze śródziemnomorskiego substratu, z Alution. Poza tym w języku greckim jest pewna prawidłowość, że gdyby tam na początku kiedyś była W czy Ł, bo Elizion. To wtedy po wypadnięciu tego to musiałby być tzw. przydech mocny, czyli helision. Pora helizejskie musiałyby być, a są jednak pola elizejskie. Natomiast hetyckie wellum jak najbardziej ma swoje konotacje nordyckie, tylko że zupełnie innym wyrazem, mianowicie hetyckie wellum łąka łączy się z wylr, znaczeniem łąka pastwisko też występującym znanym wyrazem w języku nordyckim czy też później staroislandzkim a Welży to jednak jest zupełnie co innego niż Walhalla W związku z tym określeniu Walhalla musimy zapomnieć o tym że jest to wyraz indoeuropejskiego pochodzenia no chyba że jego części składowe są indoeuropejskie ponieważ Walhalla jest wyrazem złożonym jest złożeniem składa się z dwóch części i drugi element jest prosty Halla Czyli coś, co nazywamy po polsku dwoma wyrazami, wywodzącymi się z tego samego rdzenia: zapożyczenie z germańskiego hala i zapożyczenie z języków romańskich sala. Hala czy sala? Jest to właściwie jedno i to samo. I teraz, walhala jest halą czy też salą. I teraz czego? W przypadku wal, język islandzki daje nam kilka możliwości do wyboru. Może być to przede wszystkim wal, czyli wybór. Wybór w niemieckim też jest słowo wal, więc to jest pewnego rodzaju wspólne germańskie słowo. I walhalla byłaby halą wyboru, ale nie tyle wyboru, ile wybranych. Tych, którzy zostali wybrani przez bogów na to, żeby nie tyle osiągnąć zbawienie, ponieważ... W Eschatologii germańskiej nie ma mowy o jakimkolwiek zbawieniu, ale po to, żeby po śmierci przebywać wśród innych bohaterów, ucztować, walczyć z tymi bohaterami i szykować się do ostatecznego um, czegoś, co zostało um, ragnarok przetłumaczone jako zmierzył bogów. W rzeczywistości ragnarok oznacza przeznaczenie y, bogów, czyli y, właściwie koniec świata w ostatecznej walce z siłami bogom przeciwnymi, utożsamionymi przez wilka Fenrira. Druga możliwość związana jest z wyrazem walr, co oznacza generalnie, że biorąc zabójstwo, zabicie, ale jest to też dużo mocniejsze słowo, jest to właściwie e, zabijanie, do którego dochodzi na polu walki, czyli pewnego rodzaju rzeź, rzeźnia, e, pobojowisko. Więc w tej sytuacji Walhalla byłaby miejscem rzezi. Rzezi, do jakiej dochodzi każdorazowo podczas walk bohaterów tam przybywających. Oczywiście to już jest życie pozagrobowe, więc tej rzezi oni wstają bez większych urazów. Ale też ci bohaterowie trafili do Walhalli w wyniku rzezi, w wyniku tego, że polegli na polu bitwy i teraz śmierć na polu bitwy jest właśnie gwarancją tego, że trafia się do Walhali. Jeśli ktoś w przekonaniu Skandynawów umierał we własnym łóżku w, star w starczym wieku, no to miał drogę do Walhali zamkniętą. Stąd Walhalla byłaby miejscem rzezi. Czasem mówi się, że jest to miejsce zmarłych, ale to jest już taka powiedzmy sobie interpretacja tego słowa war oznaczającego zabicie, zabijanie, pobojowisko, pole bitwy, rzeź, do jakiej dochodzi na polu bitwy. Angielskie slain czy slaughter. Wal może również znaczyć w języku skandynawskim i islandzkim sokoła, ale raczej nikt nie proponuje tutaj interpretacji jako hala Sokołów. Natomiast jest jeszcze jedno słowo, mianowicie Wal to jest słowo oznaczające Rzymianina i cudzoziemca. Jedno i to samo, ponieważ cudzoziemcem dla Germanów. Cudzoziemcem z tej południowo-zachodniej strony, do której dążyli oni pragnąc zdobyć łatwe, przyjemne życie, pieniądze, ziemię czy też ratunek przed groźniejszymi barbarzyńcami nacierającymi ze wschodu, to były właśnie prowincje rzymskie. Stąd określenie Wal, wywodzące się jeszcze pierwotnie od ludu Walchów. O tym jest osobna audycja na temat walcha kurna, zapisu runicznego, w którym wspomniane jest ziarno walchów, czyli złoto, więc nie będę tego wszystkiego powtarzał. Natomiast to określenie wal oznaczało później już w języku islandzkim, przede wszystkim mieszkańców Francji, czyli Galii. Mówiących językiem francuskim, romańskim, oznaczało również mieszkańców Brytanii, czyli Walijczyków, czyli tych, z którymi najczęściej spotykali się właśnie Wikingowie, wędrując na zachód. Mieszkańców Galii, mieszkańców Wysp Brytyjskich, nie Anglosasów określano mianem Walir. Stąd jest też bardzo wiele różnych określeń. Tego typu w różnych innych językach, językach germańskich, np. w anglosaskim, walas, welas oznaczenie i waliczyków, i mieszkańców właśnie Francji, czy też w łacinie nawet mamy formę wallus. Oczywiście jest to łacina, która zapożycza ten wyraz z języków germańskich. I tak ludy zachodu dzielili w jakiś sposób Skandynawowie na Flakkar, Flemingiar i Walir, czyli właściwie Frakkar Frangów, F Flamandów, możemy by się powiedzieć, i Walir, czyli właśnie tych, którzy byli mieszkańcami państwa Karolingów, ale którzy mówili językiem, językiem już romańskim. Odnosiło się to również do, generalnie rzecz biorąc, do Rzymian, Volumkiar, oznacza cesarza Rzymian, Cezara Rzymian i tu oczywiście może chodzić o Cezara zarówno tego, który już później byli w państwie Karolingów, jak i w wcześniejszych czasach Cezara, który rezydował w Konstantynopolu, a jeszcze we wcześniejszych czasach Cezara, który rezydował w Ravennie. To jest też szczególnie ważne miasto, stolica państwa rzymskiego na zachodzie, wcale nie Rzym, Rzym już nie był wówczas stolicą, miejsce, gdzie doszło do później oblężenia Odoakra, tego, który zlikwidował władzę odrębną cesarzy na zachodzie i ogłosił się królem Italii, oblężenia, a później zamordowania tegoż Odoakra przez Dietricha z Berna, czyli Teodoryka, wielkiego króla gotów, który również Rawennie swoją siedzibę umieścił. Więc mamy bardzo wiele różnych przykładów używania złożeń też właśnie z wal jako Rzymianin. Na przykład wala malmr oznaczające rzymskie, rzymską rudę, rzymskie złoże, rzymski piasek. Czyli generalnie w tym przypadku chodzi o złoto. Złoto było bardzo mocno kojarzone z Rzymianami. I Tutaj też pamiętajmy, że w opisach w bardzo często pojawia się złoto złote drzewo, ale też pojawia się złoty dach, czy w ogóle złote ściany. Tutaj tych opisów jest dużo więcej, także w wedzie prozaicznej w Heimskringli można ich poczytać. Walbaugr oznaczające rzymskie pierścienie, czy też w znaczeniu rzymskiego złota. Również jeśli chodzi o ubrania, były one nieraz specyficznie określane miarem pochodzących właśnie od ludów zachodnich, np. wala ript, ubranie rzymskie, ubranie cudzoziemskie, kosztowna tkanina była to tkanina właściwie coś w rodzaju takiego kaftana bez rękawów, czy wala skikia, również walijski, francuski, rzymski, cudzoziemski, romański płaszcz. Niektórzy były określenia też walamęgi, czyli kogoś, kto przyjmuje u siebie gości z Rzymu. Były przymiotniki, walskr, odpowiadający welisk, czyli walijski, czyli znów nie tylko walijski, ale rzymski, cudzoziemski. Było tego całkiem sporo. Wiadomo było Skandynawom o tym, że istnieje język wolsk-tunga. Język walijski, ale w tym przypadku chodzi nie o język Walijczyków celtycki, tylko chodzi o język francuski używany w Galii. I mamy tutaj bardzo wyraźne określenie w jednej ze islandzkich sag, gdzie opisane jest potem różne języki w Anglii, kiedy Wilhelm Bastar pokonał Anglię, stamtąd wyjechał, przybył do Anglii walijski, ponieważ był stamtąd czyli z Normandii. Normanowie po podboju Anglii wprowadzili tam język normandzki, czyli język francuski, język romański, a ten język nazywali właśnie walska tunga, tak nazywali go wikingowie. Również wolsk musk, rzymska mysz, czyli szczur i mamy też całkiem sporo określeń dotyczących np. broni, walskir hjalmar, Czyli hełm rzymski, czy też określeń roślin, walbyk, jęczmień rzymski, walnut, orzech. Włoski, oto to właśnie takie jest tego znaczenie dosłowne, czy też walrunar, są to jakieś niezrozumiałe pismo, czyli tajemnicze rzymskie runy, których skandynałowie nie są w stanie przeczytać, czy walserkr, walijska koszula, rzymska koszula, cudzoziemska koszula w znaczeniu kolczugi. Są również imiona. imiona, które pojawiają się np. wśród osadników na Islandii. Walbrandr, Valgaudr, Valgautr i to jest bardzo ciekawe imię, oznaczające rzymskiego gautra, a gautr to było poetyckie określenie Odyna, właśnie. Czyli w tym przypadku mamy określenie jakby rzymski Odyn, niektórzy zastawiają to z pojawiającym się w tablicy narodów germańskiej określeniem Wallagothus czyli rzymskiego gota więc mamy tutaj z tego sporo Valfjodr, Warfillingar Val są również imiona kobiece Waldis Walgerd niektórzy twierdzą że te imiona na Islandii pojawiają się w związku z tym, że były to osoby, które miały jakieś związki z Wyspami Brytyjskimi. Niekoniecznie niewolnicy z Wysp Brytyjskich, ale na przykład Skandynawowie, którzy stamtąd pochodzili i skąd te określenia otrzymali. A zatem, czy Walhala to może być również rzymska hala? Z całą pewnością w pieśni o Atyli tak jest. I z całą pewnością w pozostałych pieśniach mitycznych. Tego kontekstu rzymskiego nie ma. Powstaje zatem pytanie, co było pierwsze, co było pierwotne. Czy Halę u Atyli, który rezydował w dawnym rzymskim mieście, lub też kazał zbudować swoje własne miasto rzymskim architektom i w związku z tym zbudowali oni, tak, również takie monumentalne, wielkie budowle, jak rzymskie bazyliki, miejsca, w których mogło tysiące ludzi mieścić się pod jednym dachem, co robiło ogromne wrażenie na germanach. Czy to było podstawą i przeniesiono również do świata religijnego, do świata mitologicznego, wyobrażenie rzymskiego domu, przeniesiono do Asgardu, czy też odwrotnie? Widząc, Piękne rzymskie budowle w miastach nazwano je e, tak jak nazywano wyobrażone, mitologiczne miejsce, gdzie przebywali germańscy, skandynawscy wojownicy, ale w tej epoce to jeszcze przede wszystkim germańscy, właśnie w zaświatach, czyli nazwano Walhalą te rzymskie budowle. Etymologia, która, jak mówię, ma trzy możliwości wytłumaczenia. Walhala może być halą Rzymian, może być halą wybranych, może być halą tych, którzy polegli w czasie rzezi na polu bitwy. Mamy trzy rzeczy do wyboru. Nie narzuci się chyba nigdy jednej rozstrzygającej interpretacji. W moim przekonaniu najbardziej prawdopodobne jest jednak to, że pierwotnym punktem wyjścia była Walhala jako hala Rzymian, jako coś, co dopiero germanie zobaczyli i zaczęli sobie wyobrażać, jak wielkie mogą być budynki, jak wielkie mogą być budowle, jak wspaniałe, i tego rodzaju wspaniałymi budowlami, przyniesionymi ze świata rzymskiego, umeblowali swoje własne, no, nie powiem niebo, ponieważ świat esotologiczny germański jest zupełnie odmienny więc swoje zaświaty. Fragment o nibelungach, fragment o rzezi Burgundów na w, w dworze, w świetlicy, w hali, w sali przez Hunów nie jest takim nieistotnym elementem opowieści. Jest to rzecz fundamentalna dla całej germańskiej epiki. Walhala świetlica to jest miejsce walki. Ci Burgundowie nie giną z ręki Hunów na polu bitwy w Otwartym Polu, ale właśnie giną w tym miejscu, w Walhali. W związku z tym, sam koncept, że można toczyć bitwę w Hali, no oczywiście mógł się zdarzyć w historii, ale jeśli takie zdarzenie miało przejść do pamięci, zostać upamiętnione w epickiej wrażliwości Germanów. To właśnie tego rodzaju, gdzie wymordowano całą, e, cały naród, całe rycerstwo Burgundów, legło z ręki Hunów, i, no, i do tego legło z ręki, z e, powodzą kobiecej intrygi oraz sposób e, zdradziecki, co szczególnego dodawało tutaj kolorytu w całej tej sprawie. W związku z tym ta walka w Hali u Atyli może być prototypem walk w Hali Walchali u Odyna. Mitologia skandynawska może mieć korzenie bardzo dawne. I w epoce brązu, i nawet w Neolicie. Ale mitologia skandynawska była też odpowiedzią na wydarzenia najnowsze. I tak Renata Leśniakiewicz-Drzymała napisała pracę Mitologia północy, a chrześcijaństwo. Funkcjonowanie wybranych elementów przedchrześcijańskich mitów w średniowiecznej kulturze chrześcijańskiej, w świetle źródeł skandynawskich i anglosaskich. I tu trzeba powiedzieć, że bardzo mocny sposób literatura skandynawska, już pisana przez chrześcijan, zawiera elementy, czy wręcz całą mitologię, całe opowieści z czasów przedchrześcijańskich. Ale są one kształtowane i są one w jakiś sposób opisywane już przez chrześcijan, którzy w dużej mierze chrystianizują. Nam te dawniejsze opowieści, jeśli oczywiście jest to rzecz możliwa. Ale oddziaływanie nie było tylko jednostronne. Nie było to tylko oddziaływanie mitów pogańskich na późniejszych chrześcijańskich konwertytów, którzy myśleli dawnymi archetypami. A mianowicie religia skandynawska znała chrześcijaństwo od bardzo dawna, czy też można powiedzieć religia germańska. Skandynawska jest w jakiś sposób jest częścią, chociaż jest nieco odmienna od tej na kontynencie. Odmienna głównie dlatego, że trwała dużo dłużej i się zmieniała. A mianowicie pierwszym apostołem Germanu był Wulfila w IV wieku. Natomiast ostateczne przyjęcie chrześcijaństwa było w wieku XI, czyli mniej więcej przez 700 lat funkcjonowali równolegle. Funkcjonował politeizm germański, później już tylko politeizm skandynawski, kiedy Karol Wielki wytępił wśród sasów dawną religię, funkcjonował razem z chrześcijaństwem. W związku z tym te przepływy idei były w dwie strony. I tak podaje się jako przykład wpływów chrześcijańskich w mitologii Skandynawskiej, czy w religii skandynawskiej, bo to nie tylko kwestia mitu, ale też bardzo ważna kwestia eschatologiczna, to że i Jezus, i Odyn zostali ukrzyżowani. Odyn powiesił się na konarze jezioru i jesionu Askra, który od tego czasu zyskał miano Yggdrasil. I nadatek przebił własny bóg włócznią, czyniąc się jednocześnie żywym i umarłym. Dzięki temu poświęceniu miał poznać tajemnicę poezji oraz czarodziejskich run. Przebicie boku włócznią, no to już jest absolutne nawiązanie do opisu męki Jezusa Chrystusa na krzyżu. I tego rodzaju rzeczy docierały do mitologii skandynawskiej, czy do eschatologii, do religii skandynawskiej, która w dużej mierze była odpowiedzią. Politeistów na to, co proponowali chrześcijanie, była odpowiedzią, była rywalizacją, była ubieganiem się o Rząd dusz wśród starożytnych Skandynawów to nie było tylko w taki sposób, jak dzisiaj się przedstawia, że jest tradycja sięgająca setek tysięcy lat i nowa religia chrześcijańska. Tutaj religie pogańskie miały też nowe odpowiedzi, żeby pozostawić przy dawnych wierzeniach nowe odpowiedzi. Nowe wyzwania, były też różnego rodzaju nowe formy religijności, na przykład budowanie świątyń, po to, żeby współzawodniczyć z kościołami chrześcijańskimi. Już nie wystarczało składanie kultów w Gaju, kiedy powiedzmy sobie każdy mógł wiedzieć wspaniałość kościołów. No, może nie w Skandynawii, ale już na przykład, jeśli Wikingowie wyruszali dalekie wyprawy łupieskie, no to świątynie chrześcijańskie były miejscem Szczególnie obfitującym w bogactwa, w związku z tym Germanią musi też budować odpowiednie świątynie, żeby przedstawić potęgę swoich własnych bogów. To oczywiście każdy może znów zanegować, że może. Tak, a może nie, może to jednak było jednostronny przepływ, może ten Odyn od zawsze, od czasów europejskich miał się sam ukrzyżować, powiesić na drzewie i przebić Bogu włócznią i jest to tylko przypadkowe, niektórzy uwielbiają twierdzić, że to chrześcijaństwo wyjmowało wszystkie elementy z dawnych religii politeistycznych, tak jakby kontaminując obraz Chrystusa. Więc mamy jeszcze jeden dowód na to, że religia skandynawska jest religią, tak jak ją znamy, dosyć nową, świeżą. A mianowicie Ragnarok. Ragnarok, czyli przeznaczenie bogów. Ostateczna walka, do jakiej dojdzie na końcu świata, w której bogowie zostaną zniszczeni. Ragnarok zostanie poprzedzony przez niezwykle surową zimę. Fimbulwinter. Czyli trzy zimy bez lata. Podczas której to zimy zamarznie cały Midgard, czyli cały śródziemie, cały kraj ludzi. Ludzie pogrążą się w wojnach, grabieży i przemocy. Zniknie wszelka moralność. Przeżyje tylko jeden mężczyzna i jedna kobieta, którzy skryją się w gałęziach drzewa Yggdrasil. I Fimbulwinter to jest nic innego jak zima wulkaniczna, która nastała w roku 536. Zima, która była prawdziwym kresem świata starożytnego, która powodowała klęski, zwłaszcza klęski głodu na całej kuli ziemskiej. Relacje na ten temat są i z Chin, i z Irlandii. Zima, która była początkiem tzw. epoki lodowcowej trwającej w VI wieku, która skończyła się w roku 560. A epoka ta powodowana była tym, że po 536 roku, niebawem, w roku 539-540, miały wybuchnąć kolejne wulkany, a może ten sam, ponieważ do dzisiaj trwają poszukiwania, który to wulkan miał spowodować tą globalną katastrofę, która doprowadzi też do upadku cywilizacji antycznej, tak można powiedzieć, w wyniku rozszerzenia się dżumy Justyniana, która również jest wynikiem tej zimy wulkanicznej. W związku z tym doświadczenia, które zostały tak traumatycznie opisane w kronikach irlandzkich, czy też w zapiskach z Chin, musiały być jeszcze bardziej traumatyczne w Skandynawii, która została, jest położona dużo bardziej na północ i która korzystała z miarę łagodnego klimatu przez całą starożytność i nagle na tą Skandynawię spadają nie tyle popioły wulkaniczne, spada śnieg i wszelkiego rodzaju zbiory, plony przez trzy lata są, nie udają się. To musiało być niezwykle mocnym przeżyciem dla ludzi. W związku z tym ta Fimbulwinter spowodowała zmiany również w religijności. Zwykle tego rodzaju katastrofy próbują sobie ludzie w jakiś sposób racjonalizować, tłumaczyć, także pod względem religijnym. I wtedy to być może koncept Walchali, czyli koncept rzymskiej hali, w której kiedyś Burgundowie, a to kiedyś to wtedy było niecałe 100 lat wcześniej, ale już dążyły się zmitologizować, Burgundowie walczyli i zostali pokonani z Hunami, przechodzi ze światów. Otóż w czasie Ragnaroku Odin wyprowadzi swych wojowników z Walhalli, tak by wzięli udział w bitwie. Odyn zginie pożarty przez Fenrira, ale pomści go widar. Na widok śmierci Odyna Frigg ponowny po drugi raz drugi będzie płakać tak jak po śmierci Baldura. Kto jest pierwowzorem tych wojowników Odyna siedzących w hali? No, w sposób oczywisty Muszą to być Burgundowie, którzy właśnie w Hali zostali wybici przez Hunów. Tak przynajmniej podaje tradycja epicka, nawet jeśli w rzeczywistości gdzie indziej polegli, no ale miasto zostało, formacja zdobyte. W związku z tym jest to bardzo prawdopodobne, że ostatnim miejscem, gdzie Burgundowie bronili się przed nacierającymi wojskami Hunów, oczywiście Hunów, którzy byli w służbie, w służbie Aecjusza mogła być właśnie rzymska bazylika, rzymska hala, w której się oni zabarykadowali, tak jak barykadowali się później przed Wikingami w kościołach na jeż... mieszkańcy najeżdżanej Europy Zachodniej. To wydarzenie zostało zmitologizowane, przyniesiono je do stolicy Atylii, połączono w ogóle z Atylą jako najbardziej znanym władcą Huną, do... przyniesiono do Panonii, do rzymskiego miasta. Do najprawdopodobniej akwinków, które było miastem prowincjonalnym, ale robiło niezwykłe wrażenie na Germanach, także możemy sobie dzisiaj ruiny akwinkum oglądać. Możemy również zobaczyć rekonstrukcję np. pałacu gubernatora prowincji Panoni. Były to rzeczy przeogromne, i ten element nie jest bez znaczenia jako pewnego rodzaju motyw początkowy jako motyw założycielski całego tego mitu o walce wojowników oraz mitu związanego z późniejszą o 100 lat wielką zimą z tym oczekiwaniem na Ragnarok. Tak więc epicka walka Burgundów jest fundamentem założycielskim konceptu wojowników czekających u Odyna na ostateczną walkę. I to nadaje też tej walce Burgundów jakiś sens eschatologiczny. To, że poniesi oni śmierć z rąk Hunów, że śmierć ta nie poszła na marne, ponieważ oni trafili wszyscy później w zaświaty do Odyna i przydadzą się Bogom w ostatecznej walce z siłami ciemności, z siłami wilka Fenrira. Stąd miejsce śmierci hala Rzymian, miejsce śmierci realnych Burgundów, czy też Burgundów poddanych... Mitologizacji Burgundów, którzy weszli w tradycję epickiej, to miejsce śmierci Walhalla przeszło później do, w zaświaty. Przeszło i stało się nazwą Walhalli, gdzie wybrani wojownicy, wojownicy polegli podczas rzezi bitewnej, oczekiwać będą na ostateczną walkę u boku Odyna. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają podcast interpretację w serwisach Patronite i BikeOffitu